Dobry wieczór Państwu. Tomasz Ulatowski. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu organizatorów dzisiejszego spotkania. To jest w imieniu Ciechanowskiego Klubu Tygodnika Najwyższy Czas, któremu szefuję, w imieniu Organizacji Narodowych Ciechanów, której przewodzi pan Bartosz Krejkowicz, a reprezentowanej tutaj także przez pana Łukasza Smolińskiego. Proszę Państwa, szczególnie gorąco witam naszego gościa, księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego, kapłana, patriotę, historyka. Postać niezwykle popularna, ale pozwolę sobie tak sygnalnie przypomnieć, kapłan nie tylko obrządku rzymskokatolickiego, ale także ormiańskiego, swego czasu duszpasterz Ormian Polski Południowej, następnie proboszcz parafii ormiańsko-katolickiej. Ja nie wiem, czy mnie dobrze słychać? Ksiądz jest od dawna zaangażowany, jak wiemy, w działalność opozycyjną, jeszcze w latach 70., 80. Szanowni Państwo, wszystkich Was serdecznie witamy, zaś w sposób szczególny pozwolę sobie w imieniu organizatorów oraz patrona medialnego, czyli Tygodnika Ekstraciechanów, przywitać księdza Sławomira Trzaskę, proboszcza parafii pod wezwaniem błogosławionych płockich biskupów męczenników. Serdecznie witam wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ciechanów, pana Andrzeja Bajera. Równie serdecznie witam pana Marka Jakubiaka, prezesa grupy Browary Regionalne Jakubiak. Serdecznie witam panią Marię Pszczółkowską, przewodniczącą Ciechanowskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana wraz z liczną delegacją członków tego stowarzyszenia, a także panią Janinę Jana Kakoś-Strzymańską, przewodniczącą prezesa Ciechanowskiego Oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich. Miło nam też, że przybyli goście z Przasnysza na czele z panem Piotrem Kaszubowskim, prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej. Proszę Państwa, na tej sali są sami znakomici goście, nie ma innych. Znakomici i bardzo tolerancyjni, dlatego pozwolą, że nie będziemy już przedstawiać wszystkich po kolei szczegółowo, a damy więcej czasu naszemu gościowi. Temat naszego dzisiejszego spotkania, ja przypomnę, chociaż to było szeroko propagowane, stosunki polsko-ukraińskie w świetle Wołynia i Majdanu. W pierwszej części oddamy głos naszemu gościowi. W dalszej części, jak zwykle, przewidujemy dyskusję z Państwa udziałem. Po spotkaniu ksiądz będzie podpisywał książki, będzie można jeszcze porozmawiać. Oddaję głos naszemu gościowi. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Przyznam się bez bicia, że jestem pierwszy raz w mieście waszym, chociaż na północnym Mazowszu tutaj miałem okazję być już na spotkaniach autorskich i w Płońsku, i w Przasnyszu, i w samym Płocku, ale no tak się złożyło, że do tej pory, no dopiero dzisiaj jestem tutaj u Państwa. Przepraszam za to lekkie spóźnienie, ale wszystko szło dobrze, dopóki nie dojechałem do miasta. No, barykada w postaci przejazdu kolejowego. Później ciężko tutaj było mi trafić, ale myślę, że wszystko jest. Moja tematyka jest połączeniem historii ze współczesnością, bo tak się składa, że od pewnego czasu, kiedy mówię na temat Kresów Wschodnich i ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich z UPA, no ma to odbicie bezpośrednie na to, co się dzieje. Jadąc tutaj już dość długo samochodem, słuchałem po drodze praktycznie co godzinę różnych komunikatów i muszę powiedzieć, że sytuacja zmienia się rzeczywiście już z godziny na godzinę.
na Ukrainie. Trudno przewidzieć, w którą to stronę pójdzie, ale ja to chciałem pokazać najpierw właśnie korzenie pewnych problemów, które są na Ukrainie, żebyście też Państwo zrozumieli, dlaczego jest właśnie tak, a nie inaczej. Oczywiście jest to w tej chwili duża dyskusja, są sprzeczne wzajemnie różne przewidywania. Niemniej jednak jesteśmy świadkami, no niestety według mnie, rozpadu Ukrainy, naszego wschodniego sąsiada. Ale może przejdźmy właśnie do tej historii, nie znowu takiej odległej, sięgającej zaledwie 100 lat do tyłu, kiedy w wyniku I wojny światowej, przypomnę, że za parę miesięcy będziemy mieli bardzo ważną dla Europy całej, ale też dla świata rocznicę, to jest stulecie wybuchu I wojny światowej. Dla Polaków to jest oczywiście czyn Józefa Piłsudskiego, ale także wielu innych polskich patriotów, którzy w różnych mundurach walczyli. W wyniku tej wojny, o którą zresztą modlili się nasi wieszczowie, o tą wojnę wielką, przewrócona została Europa do góry nogami. Później jeszcze była wojna polsko-bolszewicka, powstania śląskie, wielkopolskie, bitwa o Lwów i w wyniku tych działań powstało państwo polskie w takim kształcie, jak tutaj widzimy. Co my nazywamy Kresami? Tutaj są pewne nieporozumienia, bo dawniej Kresami nazywano te tereny niesłychanie odległe. No, jak sama nazwa mówi, Kresy, czy Ukraina też ta sama podobna nazwa, Ukraja, Ukresów, to były tereny, które w trylogii Sienkiewicz określał, nadawał tą nazwę terenom takim jak Dzikie Pola, Krym, Zaporoże, Siczko-Zacka. Ta mapa nawet tych terenów tutaj nie obejmuje. Później w wyniku rozbiorów Kresami zaczęto nazywać już ziemię bardziej centralną. W okresie międzywojennym Kresami zaczęto nazywać wszystkie te ziemie, które są na wschód od rzeki Bug. Tu widzimy tą rzekę Bug i popatrzcie Państwo, ona jest de facto w środku ówczesnego państwa. Dzisiaj to jest żelazna granica między Unią Europejską a resztą świata. Ale myśląc o Kresach, nie tylko myślimy o wschodzie, bo przecież mówię te słowa tutaj na północnym Mazowszu, które przez kilka wieków było pograniczem. Najpierw między Słowianami a Prusami, później między państwem polskim, koroną, czy księstwami mazowieckimi, a krzyżackimi, Prusy. Czyli to nie tylko jest Kresy pojęcie wschodnie. Niemniej jednak, jak dzisiaj będę mówił o Kresach Wschodu. Tutaj ta czerwona strzałka oznacza miejscowość, gdzie się urodził mój pradziadek. Więc także pokażę różne zdjęcia, które mam z pamiątek rodzinnych, jak i również to, co udało mi się w ciągu ostatnich lat zdobyć. Mówimy o ludobójstwie. Zanim wyjaśnię, dlaczego w ogóle doszło do ludobójstwa, musimy sobie uzmysłowić, że Polska okresu międzywojennego była wielonarodowościowa i wielowyznaniowa. Tak na dobrą sprawę od czasów Unii Polsko-Litewskiej, a jeszcze wcześniej Kazimierza Wielkiego, państwo polskie przestało być państwem czysto słowiańskim, znaczy lechickim, można tak określić, gdzie wyznawano tylko jedną religię, rzymskokatolicką, tylko w wyniku zmiany granic Unii, jak i napływów różnych osadników, staliśmy się społeczeństwem bardzo wymieszanym. W okresie międzywojennym oczywiście narodowością dominującą, tutaj zaznaczoną kolorem czerwonym, są Polacy, na ogół wyznania rzymskokatolickiego, natomiast drugą co do wielkości wspólnotą, zaznaczoną tutaj na żółto, to są Rusini, bo tak dawniej nazywano mieszkańców Rusi Halickiej, Kijowskiej. Później ci Rusini podzielili się na trzy części, na Białorusinów, Ukraińców i Rosjan. Kolor żółty oznacza tereny zamieszkałe przez Ukraińców,
ale są to tereny mieszane. Tutaj jest wiele innych dodatkowych barw, gdzie widać, że ta ludność była bardzo wymieszana. Druga co do wielkości grupa to byli Żydzi, ponad 3 miliony. Większość miasteczek dużych i małych miała ludność żydowską. Często ona przeważała w tych miastach. Nie wiem, jak to było w Ciechanowie, przyznam się, przed wojną, ale też są takie miasta, gdzie miały po 80% Żydów i w okresie międzywojennym na siłę dołączano okoliczne wioski do tego miasta, żeby zmienić proporcje, bo często Żydzi wygrywali wszystkie wybory i mieli absolutną przewagę w miastach. Druga grupa, trzecia grupa na kolor zielony to są Białorusini, którzy może najsłabiej mieli określoną tożsamość narodową. Tu widzimy też tereny zaznaczone kolorem brązowym. To są wymieszane tereny polsko-białoruskie. No, na zachodzie kolor granatowy to Niemcy, ale też Niemcy byli kolonistami na Wołyniu. No i kilka innych mniejszych narodowości. Czesi, także na Wołyniu byli Czesi, moi przodkowie Ormianie, Litwini. No prawie 20 różnych mniejszych czy większych narodowości, często grup etnicznych, jak na przykład Łemkowie, którzy uważali się za całkiem inną społeczność, chociaż mówili językiem rusińskim zbliżonym do ukraińskiego. Tutaj też warto zauważyć tą białą kreskę, to znaczy te granice, to jest zasięg ludobójstwa. Jeżeli mówimy, gdzie nastąpiły te mordy dokonywane przez upana Polaka, to warto zauważyć, że powszechnie mówi się Wołyń. Oczywiście Wołyń jest symbolem, tak jak Katyń jest symbolem zbrodni dokonanej przez Sowietów. Natomiast również to była część Polesia, tutaj na północy. To było południowy wschód. Dawniej to była Galicja Wschodnia, później województwo stanisławowskie, tarnopolskie, lwowskie, ale aż po Rzeszów, Przemyśl, Bieszczady i część Lubelszczyzny. Więc to były tereny bardzo dalekie, więc to nie był tylko problem jednego województwa, tylko praktycznie 1/4 terenu dawnej Rzeczypospolitej. Trzecia mapa z kolei jest szalenie istotna, bo ona pokazuje różnicę między drugą a trzecią Rzeczpospolitą. Bardzo często, jak widzę ulica Zwycięstwa, jeszcze gdzieś niegdzie są te ulice, no, w Krakowie jest ciągle Zwycięstwa, to zawsze zadaję takie retoryczne pytanie, o czyje zwycięstwo chodziło, bo 8 maja czy 9 maja, w zależności, który kraj przyjmuje zakończenie wojny, nie było zwycięstwem dla Polski, bo myśmy trafili z jednej okupacji pod drugą. Natomiast zanim nastąpiło zakończenie II wojny światowej, nasi alianci nas zdradzili. To Anglicy i Amerykanie i Rosjanie, z tym, że Rosjanie no to nas zawsze z założenia zdradzali, no to trudno się nawet dziwić. Oni zadecydowali w tej słynnej Jałcie na Krymie, że Polska zostanie przesunięta w swoich granicach. To jest przypadek nieznany w współczesnej historii. Żeby naród, który był narodem zwycięskim, walczył właśnie po stronie aliantów, na wszystkich frontach praktycznie, że on bez jego wiedzy i zgody, połowa tego państwa, czyli te Kresy, inaczej ziemie zaburzańskie, zostaną odrąbane, przekazane jako łup wojenny Związkowi Radzieckiemu. Związek Radziecki niesłychanie się wzbogacił, bo jeszcze zajął tutaj Ruś Zakarpacką, północną Bukowinę, Litwę, Łotwę, okręg Królewiecki, czyli Kaliningrad. A ci Polacy, co pozostali, zostali załadowani w bydlęce wagony i wywiezieni na zachód. Mówiono to repatriacja, czyli powrót do ojczyzny. Mój świętej pamięci ojciec zawsze przeciwko temu protestował, mówiąc, że to nie była repatriacja, bo oni do żadnej ojczyzny nie wracali, bo ta, na przykład babcia trafiła do Lwówka Śląskiego, którego nigdy w życiu wcześniej na oczy nie widziała. Z
stryj do Legnicy, mój tato przez przypadek do Krakowa. I to była ekspatriacja, wypędzenie z ojczyzny. I dzisiaj też trzeba wyraźnie powiedzieć, że to właśnie ci sojusznicy, których my tak kochamy ogromnie, że Amerykanie nam pomogą, że oni nas kochają, my ich kochamy, w ogóle wielka miłość, to oni nas zdradzili po prostu, potraktując, zresztą nie pierwszy raz w historii Polaków, jako mięso armatne. Teraz przejdziemy do samego konfliktu polsko-ukraińskiego. Ja tu się nie cofnę oczywiście wstecz, dlatego że w ogóle musiała być dyskusja, kiedy narodził się naród ukraiński. Jak wspomniałem, byli to Rusini. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku, pod zaborem austriackim, powstał ruch, popierany zresztą przez zaborców, określany jako nacjonalizm, który był to ruchem dążącym do utworzenia własnego państwa, samostyjnej, czyli niepodległym kraju. Ale równocześnie to był ruch antypolski, antysemicki, antyrosyjski, ale jedno miał pro, był zawsze proniemiecki. I to też trzeba zrozumieć, patrząc na obecną sytuację, że banderowcy, nacjonaliści, jak będziemy ich nazywać, zawsze ciążli w kierunku Niemiec. Kiedy wybuchł ten konflikt w sposób zbrojny, to wtedy, kiedy rozpadała się monarchia austro-węgierska. Kiedy Lwów, miasto założone przez książąt ruskich, ale później przez wieki zamieszkałe w większości przez Polaków, Żydów, wiele innych narodowości, Austriacy przekazali nie Polsce, która tworzyła się w tym momencie, ale Ukraińcom. Z tym się ludność polska nie mogła pogodzić. Większość mężczyzn jeszcze była na wojnie pierwszej i za broń chwyciła młodzież, dzieci. Tu jest słynny obraz Kosaka przedstawiający walki na cmentarzu, bo też przypomnę, że powstanie Orląt Lwowskich, bo tak to trzeba prawidłowo określać jako powstanie, zresztą zwycięskie powstanie, rozpoczęło się 1 listopada w Dzień Wszystkich Świętych. Najmłodszy żołnierz, który zginął z karabinem w ręku, też obraz Wojciecha Kosaka, miał zaledwie 9 lat, czyli chłopak klasy trzeciej. Najmłodszy, który zdobył order Virtuti Militari, Antoś Pietrykiewicz, miał lat niespełna 14. Przez 3 tygodnie toczyły się walki we Lwowie, ale także były Orlęta w Przemyślu, o czym się w ogóle teraz nie mówi. I dzięki tej, że nadeszła odsiecz od strony Krakowa, tworzącego się Wojska Polskiego, Lwów stał się miastem polskim. 2 lata później Lwów musiał się znowu bronić. To była nawała bolszewicka, Sowieci, którzy uderzyli jakby w dwóch liniach. Wprost na Warszawę przez Białoruś, Tuchaczewski, natomiast słynna konna armia Budionnego, to jest kolejny obraz znany tak samo z wielu reprodukcji, bitwa pod Zadwórzem, bo ta konna armia miała z marszu zdobyć Lwów i później pójść na Kraków. Jednak pod Zadwórzem drogę zagrodziło im 318 ochotników, owych Orląt, tak jak pod Termopilami 300 Spartan. I tak jak pod Termopilami prawie wszyscy zginęli. Ale bitwa pod Zadwórzem była tak naciekła, że armia konna została zatrzymana, Lwowa nie zdobyła, miała się udać pod Warszawę, ale nie zdążyła. Czyli Piłsudski mógł pokonać Tuchaczewskiego, również dlatego, że Budionny po prostu zatrzymał się pod Lwowem. To jest bitwa tak samo ważna jak bitwa, powiedzmy, obrona Westerplatte czy inne z czasów II wojny światowej, dzisiaj zapomniana. To jest tylko pomnik, który stoi pod Zadwórzem, to jest 30 km od Lwowa. Co roku, tam jest data 17 sierpień 1920, co roku przyjeżdżają tam harcerze i zaciągają wartę. A to oczywiście cmentarz Orląt Lwowskich, zwany prawidłowo cmentarz obrońców Lwowa, ale się później przyjęło potocznie mówić Orląt Lwowskich. Został zniszczony przez Rosjan,
po wojnie, teraz odbudowane, z tym, że Ukraińcy nie zgodzili się na odbudowę. Nie wiem, czy tą strzałkę widać, Nie wolno było odbudować tej kolumnady. Szczerbiec, Lwy, no to jest oczywiście na tej zasadzie, że coś Polakom pozwolono, same groby tak, ale bez tych emblematów mówiących o zwycięstwie. Oczywiście w wyniku tych zwycięskich potyczek województwa wschodnie, o których wspomniałem, dawna Galicja Wschodnia, która nazywana była wtedy Małopolska Wschodnia, znalazła się w państwie polskim. Tutaj mieszkało bardzo dużo Polaków. Wymieszani oczywiście byli. To jest zdjęcie z wsi rodzinnej moich dziadków, Korościatyn po monasterze z powiat Buczat, ziemia tarnopolska. Widzimy kościół, murowana plebania. Niestety ta wieś miała około 900 mieszkańców, sami Polacy. Została wymordowana równo 70 lat temu, w lutym 1944 roku. Tu jeszcze zachowały się zdjęcia, bo ja zbieram stare fotografie. To jest akurat wesele w Korościatynie w roku 1942, a więc w czasie wojny. Proszę zauważyć, że stroje tych ludzi świadczą o tym, że oni noszą się, jak to wtedy się mówiło, po polsku albo po pańsku, czyli no właśnie obowiązkowa marynarka, biała koszula, kobiety w strojach takich świadczących o kulturze polskiej. Jedyna rzecz, co może napłynęła ze wschodu, to, że każda kobieta musiała nosić chustkę. Nie wiem, jakie to są zwyczaje na Mazowszu ludowe, ale to jest zwyczaj wschodni, że kobieta wychodząc na zewnątrz, poza dom, musiała mieć chustkę na głowie. Zdjęcie jest o tyle ciekawe, że dwa lata później było wymordowanie tej wsi. Ja mam to zdjęcie oznaczone też od tyłu. Przynajmniej połowa tych weselników wtedy właśnie w czasie tej akcji ludobójczej zginęło. Co pozostało po tej wsi? No pozostały cmentarze. Bardzo często jedynym śladem mówiącym o tym, że tu mieszkali Polacy, bo wsie są spalone, zniszczone w większości wypadków. Niektóre tylko odbudowano. No to są te cmentarze, często zalesione. Jeżeli ktoś przyjeżdża, kosi, to jeszcze to dba, a nieraz to jest całkowicie zarośnięte. Tu jeszcze chciałem pokazać z kolei ze strony rodziny mojej matki, czyli to byli Ormianie, którzy napłynęli do Polski uciekając przed prześladowaniami tureckimi. Niedawno, parę dni temu była 99. rocznica ludobójstwa. Za rok będzie 100. rocznica. Wielkie uroczystości będą w Armenii. Ormianie założyli w Polsce wiele osad. To jest miasto Kuty nad Czeremoszem, pogranicze polsko-rumuńskie, założone właśnie przez Ormian, ale zamieszkałe także przez Hucułów, Rucinów, Polaków, Żydów. Tak zresztą te miasteczka wyglądały. Tu widać kościół ormiański, rzymskokatolicki też, fragment cerkwi. Oczywiście były bożnice. Mówi się dużo o tolerancji. No to dziś to trzeba by się właśnie cofnąć na kresy, bo tam tolerancja... O, coś nie działa. Dobrze. Jakaś dywersja. Spokojnie, dobrze. Jest, tu widzę. To miasteczko zostało też 70 lat temu zniszczone przez UPA. Trzeba pamiętać, że ofiarami tych band nie byli tylko Polacy. Byli Żydzi przede wszystkim, a w pierwszej kolejności Ormianie, Czesi, ale także ci Ukraińcy, którzy nie popierali Stepana Bandery. Tu jeszcze wschód pokaże słynny most nad Czeremoszem.
To jest droga do Rumunii. Tym mostem w nocy 17 na 18 września 1939 roku przekroczyły granice Polski. Rząd polski, Ryśmigły, prezydent Mościcki, Chląd, prymas, udając się na emigrację do Francji przez Rumunię, która była państwem sojuszniczym. My różnie myślimy obecnie o Rumunach, bo raczej mamy te pod wrażeniem tych ludzi, co napływają z Rumunii, niezbyt dobrze świadczą o swoim państwie, ale Rumunia była naszym wiernym sojusznikiem, tak jak Węgry przez cały okres II wojny światowej. To jeszcze zdjęcia z Wołynia, bo trzeba rozróżnić te dwie krainy. Małopolskę Wschodnią, czyli Galicja, była bardzo przeludniona, biedna, ogromna emigracja stamtąd do Kanady, do Stanów Zjednoczonych, tak Polaków, jak i Rusinów. Natomiast Wołyń, chociaż te chatki widać nie są takie efektowne, bo są kryte strzechą z gliny, to były tereny bardzo żyzne. Więc rolnictwo generalnie rozwijało się na Wołyniu. No, słynny czarnoziem, tak jak się mówiło, wrzucało się ziarno, samo rodziło.